Dzień dobry wszystkim miłośnikom ogrodu i nie tylko. Zrobimy sobie dzisiaj obchód, spacer po naszym ranchu. Nasze pomidorki tak się prezentują w gruncie. Trochę słabo zawiązują owoce. Kwitną dużo, a owoców jest na razie nie za wiele. Niektóre odmiany mają już takie pomidorki, ale jeszcze teraz na początku było zimno, teraz upało i dlatego tak jest jak jest. Podwiązane są ładnie, na dwa pęty prowadzimy przeważnie. Konstrukcję mamy, to już na naszym kanale jest filmik, jak to był ciekawy. No i co, ładnie wszystko rośnie. Bubryśmy ostatnio rwali, bardzo, bardzo fajnie. Czyściutki, nierobaczywy. Cebulka z dymki już też ładna, duża. Siana też, zobaczcie jak już jak wygląda siana cebula. Też różne mamy odmiany, bo to jest taka biała, okrągła. A tutaj jest inna. Sumatra na przykład, to jest mniejsza. Także też tak sobie patrzymy, porównujemy. Tutaj też mamy sianą, to też, tylko to jest czerwona. Carmen. Różne odmiany. Tutaj wczoraj ściukowałem trawą paprykę. Papryka strasznie mała, też nie chce rosnąć. Rozkrzewia się. Obrywamy na bieżąco pierwsze kwiaty. Tutaj mamy bakłażana, bażakłan, pierwszy raz uprawiamy, też dosyć fajnie wygląda. Fasolka bardzo rzadko powschodziła, taki mam problem z fasolką, ale coś tam rośnie. Marchewka tutaj ładna, tam pod koniec też już coś się dzieje. Pietruszka też była ładna i tam na początku, na końcu w sumie, tak jak mówię, też problemy są. Ogórasy się ładnie wzięły. Tutaj mamy łubin, też wysiałem, byłem jakiś czas temu w sklepie, mi się rzucił w oczy, nasiona spodobały mi się, to sobie kupiłem. Też ładnie wygląda taki łubin. Nie dość, że liście fajne, to jeszcze później jak zakwitnie, to już w ogóle piękny. Koperek strasznie słabo, nie wiem jak u was, ale u nas strasznie ten koperek, tam mieliśmy jeden posiany. Dorósł do takiego poziomu jak ten i stanął, i ten też teraz znowu stanął, nie wiem, zobaczymy czy będzie rósł dalej czy nie. Mamy wysiany tutaj następny, wczoraj siałem, jakieś inne odmiany kupiłem. Tamten bób z rozsady, ten tutaj już wysiewany był do gruntu. Także też tamten się skończy, to ten będziemy mieli. Seler. Też bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie, jakie się zawiązują kuleczki tutaj. Także bardzo fajnie. Kapusta, tam gdzie jakieś braki są, to uzupełniamy tym, co gdzieś tam mamy. Tam na końcu też kapusta taka duża. Tutaj mamy dalie wsadzone, karpy dali. Buraczki też bardzo ładnie, mszyce mieliśmy bardzo dużo, ale olejem rydzynowym popsikałem dwa razy i ładnie tam mszyca spadła. Tutaj mamy, zobaczcie, jaki ładny brokuł. Tylko ten taki ładny, no ten drugi coś nie wiem dlaczego nie kwitnie, ten ładnie też. Kalafior pierwszy jedliśmy swój, troszeczkę śmietka nam atakuje, pryskałem też tym olejem rydzynowym, ale nie wiem czy to wiecie, widzicie trochę jak się przykrywa, ale zawiązują się ładne kalafiorki, także fajnie. Tutaj mamy kalarepę, też dosadzoną od sąsiadki dostaliśmy, kapusta, tucynie ładnie rosną, też będą zaraz kwitły, groszek. Kapusta, jarmuż, tutaj kalarepa, to już taka nasza wcześniejsza wysiewana, to już też ładna, zaraz będzie to do konsumpcji. Tutaj samosiejka dyni, tutaj mamy rzodkiewkę wsianą, tam fasolę siałem wczoraj, znowu rząd dali. Tutaj fasola tyczna, też było pół rządka, trzy tylko wzeszły, czy cztery. Dramat, tam szparagowa, znowu też kilka wzeszło, pomiędzy kwiaty podosiewaliśmy. Tu mamy rzodkiew, też bardzo ładnie wygląda. Kapusty, co tu jest? Rukola. Tutaj mamy kapustę pekińską, kapustę czerwoną i białą. Pekińska zaczyna się wiązać. Zobaczymy, czy wyjdzie taka ładna. Tam mamy też kapustę białą. Widzicie, tam gdzieś brakowało, to dosadzaliśmy już tak, jak nam zostawały jakieś tam rozsady. Tutaj mamy rząd dyni. To też dynie przezimowane w gruncie. Samosiejki takie. To też przesadzałem, zrobiłem jeden rząd. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy też cały ten rząd, to są też samosiewy kwiatów, tu mamy słoneczniki, mamy te niecierpki chyba tak się nazywają, dobrze pamiętam. Rząd kukurydzy, też fajnie wyskoczyła ta kukurydza. No i tu już z rozsady mamy cukinię cały rząd i tutaj dynię, też różne odmiany, tu mamy taką późniejszą. Zobaczcie, biedronki grasują, także mszyce zjadają. Na razie odpukać nic nie mówię, jest trochę lepiej. Tutaj widzicie już kwitną, a tutaj takie wcześniejsze odmiany, to zobaczcie, już jutro będziemy zrywać i konsumować. Także bardzo fajnie.
dynia, czy cukinie. Jeszcze jedna cukinia, a tutaj są dynie. Tą stronę tutaj na specjalnie na końcu te dynie są, bo tutaj już jest trawa, będą sobie rosły. Tą stronę będziemy puszczać, będą miały dużo miejsca. Popadało ostatnio, także fajnie to wygląda. Wsiłkujemy trawą. Pierwszy rok w sumie. Tutaj mamy topinambur. Też tutaj koperek dosiałem. Rośnie, zobaczcie, są biedronki. Jak są biedronki, to mszycy nie będzie. Tutaj następna. Także bardzo fajnie. Arbuzy. Melony. Na początku były takie ciężko się aklimatyzowały. Jeszcze niektóre też widzicie, tak jak ten na przykład, no to taki delikatny. No ale te się już biorą, ten już w ogóle bardzo ładnie kwitnie. Zobaczcie, jeszcze troszkę i będą już zalążki owoców. Młotek zostawiony, bo już się wbijali wczoraj pod tą fasolę. Ładnie się rozwijają, różne odmiany. To są dużo melonów, mam więcej melonów, że było, tu mamy arbuzy. No to tylko tutaj, tam właśnie melony są. Tutaj arbuzy po dwa mamy w jednym dołku, tutaj dwa, tu dwa, tu dwa i tam dwa. A tutaj sześć melonów. Gnojowice zabornika końskiego, poziomki w zeszłym roku wysiewane, przezimowały ładnie. Zobaczcie, jakie ładne owoce. Spróbujcie, pyszne. Naprawdę, to jest Regina chyba odmiana, jak dobrze pamiętam. No, Ala kiwa głową, że tak. Krety nam grasują, tam brzęczyki mamy. Tutaj jakiś Armagedon przeszedł. Co to tak poschło? Przesadzone. Aha, przesadzone jest z tego, z przerywania cebuli. Podosadzała Ala, bo tutaj mamy czosnek. Cebulę też już tak na bieżąco jemy sobie. Tu mamy truskawki. Jeden rząd mamy po prostu jednoroczny jakby, w sensie, że raz owocujące, a tamte mają powtarzające. Że owocują przez cały sezon, mniej, ale przez cały sezon. W tej skrzyni naszej permakulturowej śmiesznej. No a tutaj mamy takie wcześniejsze pelargonie, to są te wysiewane, tak? No to z wysiewanych pelargonii. Trochę późno, ale już zaczynają wreszcie kwitnąć. Widać tutaj, że zaraz lada dzień będą kwitły. No tutaj rabarbar i tam trochę ziół różnych. Melisa, mięta, jakieś tam gwoździki, lubczyk, maga. Mięty mamy chyba cztery rodzaje. Tam też w skrzyni mamy dalię i pelargonię. Tu już nawet kwitnie ta pelargonia właśnie wysiewana. Tak wygląda. No i co? Tutaj jeszcze mamy maliny. Też ładnie w tym roku żeśmy walczyli z pędrakami, bo w zeszłym roku żeśmy przegrali tę walkę, słabe były. A tutaj mamy już wreszcie. No, fakt, że też minęło kolejny sezon, to są większe, po prostu rozrosły się. Ale też walczyliśmy tymi wrotyczami, gnojówkami różnymi. Także naprawdę pyszne, muszę wam powiedzieć. Podjadamy sobie. Żółte też mamy. Jak się ta zmiana nazywa? Golden Queen. Golden Queen. Dobre, ale małe. Malutkie strasznie. Jak do zrywania, to uciążliwe. W smaku są bardzo dobre. Dla mnie mogły być większe. Ale naprawdę są słodziutkie. Całkiem inny mają smak niż te żółte. Także jednak chyba polecam. Na Allegro kupowaliśmy dwie sadzonki. Nie wiem, już dwa lata minęło. To tutaj jak te żółte, to tutaj dotąd, aż dotąd widzicie takie jaśniejsze liście. I tam też? To jest z jednej sadzonki? Nie wiem. Nie wiemy. Ale są żółte. Tylko te z... Chociaż nie, bo tam myśmy też od sąsiadów przywozili, to nie wiem, czy może od nich też. Tutaj mieczyki powrzucane gdzieś tam, gdzie luźniej było, to jakieś tam kwiaty. Tu jest znowu inna odmiana, widzicie, te są późniejsze. Dużo mają liści, nie mają owoców, a te liście mają żółte. A za to owoców pełno też, dużo drobnych. Różne są odmiany, różne. Tutaj jest malino jeżyna, też już owoców jest sporo. Także jeszcze chwilę i będziemy sobie konsumować. O, tam mamy piwonię. Azalię, tutaj jeszcze mamy tulipanowca jednego. On jest tak w doniczce bez dna. Sadzony tutaj, tu jakaś mięta się jeszcze zapodziała. Tu się zapodział jakiś ten gościk, jakiś no, poziomka. I tam też wrotycz na gnojówki. Jak się to prezentuje, tu pszeniczka rośnie. Chodźmy jeszcze do sadu. Zapraszam. Tutaj malino, truskawkę mamy, którą nam podgryzło jakieś dziadostwo, ale ma pomka, miała kwitu. No, kret.
pąka miała kwitła, nie wiem, czy to już jest zalążek owocu, czy to jest znowu kwiat. Zobaczymy. Nasze sąsieki na materię organiczną się sprawdzają bardzo fajnie. Taka pryzma kompostowa z ziemią razem pomieszana. Tutaj mamy słomę trawą przykryte, żeby sobie bardziej kompostowała ta słoma. No i tutaj co? W dalszym ciągu te czekają do wysadzenia. Morwa biała i świtośliwa. Tu je ładnie podrosły, takie były malutkie, jak żeśmy kupowali. A ładnie tutaj wilgoci mają, bo borówki często podlewamy, znaczy często, no w miarę często teraz się staramy więcej, bo już zobaczcie, jak owocują. No przepyszne, naprawdę. Szkoda, że nie możecie tego smaku poczuć. Słodko-kwaśny. No naprawdę pyszny. Różne odmiany. Mamy 11 albo 12 krzaków i chyba 6 odmian. Także bardzo fajnie. Wcześniejsze, późniejsze, różowe. Tutaj ładnie się też przyjęła żurawina. Brakuje mi co przez dwie sezonki. Tu świtośliwa. Nie świtośliwa, tylko jagoda kamczacka. Wszystko mieszam. Jagoda kamczacka. Tutaj mamy morwę białą, też sadzonkę. Będzie trzeba przesadzić. Tu mamy jagodę goi i tu znowu jagoda kamczacka. A tutaj takie na rozsady właśnie. Tu je. Tu jakieś słoneczniki Ala wsadziła. Tutaj mamy drzewa na rozsadę. Z jakichś malutkich sadzoneczek pozyskiwane. Dąb, klon, żołędź, czyli dąb i ten kasztanowiec. A tutaj jakieś nie wiadomo co to za drzewa. Ale były jakieś sadzonki, żeśmy na spacerze byli kiedyś, no to takie ładne pędy cośmy wzięli. Świerk zwyczajny, świerk srebrny. I tam jeszcze leszczyna jest. Malutka sadzonka. No i tutaj nasz mini sadek, też topinambur. Malinki, tu jest jedna ciemna, druga jest żółta? Nie, pomarańczowa. Nie, to jest purpurowa i czarna, bo pomarańczowa jest... A, purpurowa i czarna jest, no słyszycie. Purpurowa i czarna, tak. Mieliśmy. Ta jest pomarańczowa. Pomarańczowa tutaj była, ale gdzieś nam się złamała. Potem pies stanął, jak żeśmy sadzili, i nie wiem, czy jeszcze ja złamałem. Zobaczymy, czy wbije, czy nie. Porzeczki dojrzewają czarne, czerwone. Tutaj też żeśmy dalej wsadzali, bo tyle mieliśmy tych ból, że już nie było gdzie tego sadzić. Też tak już skubane trochę było, bo już gdzie niegdzie widać, że wyskubane jest na kompoty, na konsumpcję. Tutaj mamy czarne porzeczki. Tutaj zobaczcie, jak to fajnie się prezentuje. Jest trochę tego materiału, dojrzewa. Tutaj mamy czarną też porzeczkę, to od teścia. Tak, tak. Te cztery krzaki w tym roku przesadzone. To też nawet ładnie owocują. A tutaj mamy z tej łąki tam znalezione te porzeczki. Pierwszy rok także owocują, ale na razie jeszcze słabo. Na pewno będzie lepiej. Domek dla murarek. Za duże oczka, jakby ktoś robił to taki poroterm, to jest za duży, trzeba lepiej dawać taką trzcinę. Zobaczcie, tutaj zaklejone są oczka, tutaj też powiercone są, o tu nawet coś siedzi i to nie jest pszczoła, to chyba jakieś coś gorszego, nie zobaczycie chyba. Tyłek widać, a tak to te trzcina to wszystko prawie zalepiona, także może coś będzie z tego. Tutaj mamy pigwę, bardzo fajnie też rośnie sobie tutaj. Brzoskwinie takie samosiejki jeszcze nie owocują. Tutaj te drzewa też nam odbiły, tfu, bo już takie miały poskręcane liście. Zobaczcie, to już resztki, tak wyglądały liście. Wcześniej mszyca zaatakowała strasznie. Mieliśmy duży problem z mszycą. Więc jeszcze są pojedyncze liście poskręcane, ale to już są resztki jakieś tej mszycy. Ten olej rydzynowy. No i zobaczcie tutaj, co jest. Larwy biedronek, czyli udało nam się zwabić biedronki do naszego ogrodu. A to jest najlepszy przyjaciel ogrodnika, sadownika i w ogóle. Zjadają tyle mszycy, że jak mamy biedronki, to mszycy nie mamy. I papierówka też ładnie kwitnie, trochę po... kwitnie, co ja gadam. Owocuje, trochę poobrywaliśmy owoców, bo było za dużo. Tutaj nie powiedziałem, jak zwabiamy te biedronki. Tasiemki żółte, wszyscy mówią, a my wymyśliliśmy, że nie tasiemki, bo tasiemki to płowieją, ale mamy dużo folii i tonga z budowy i pocięliśmy na paski i poprzywiązywaliśmy i też takie pstrokace żółte przywołują. Już jest sucha larwa, ona już jest pusta, już się biedronka wylęgła. Także działa. Tutaj troszeczkę też odżyło, bo tu jest wiśnia taka dzika, samosiejka. Też były całe czarne, były tak, że ja myślałem, że już nic z tego nie będzie, a już zobaczcie, jak zrobiły naprawdę z tego, co było, to był naprawdę szok, bo w ogóle liść nie było, był goły patyk.
A wstążeczki, no bo tutaj, o, no właśnie tu jest ten. Wstążeczka ona była żółta, może nie aż tak bardzo, ale blak, nie? Od słońca. A z folią, to wiecie, silka.pl. Także proszę bardzo, reklama bez, darmowa, bez sponsoru. Tutaj mamy dziwne śliwy, bo kwitną. Dzisiaj mamy 25 czerwiec, a nam kwitną śliwki. Tutaj kwitną, a tutaj gdzieniegdzie, bo było więcej, ale poopadały owoce, też są, albo były. Widzę, że tutaj też tych biedronek było, bo to też im wszyscy było od zatrzęsienia. I może pogubiła te owoce, ale naprawdę dużo tych larw było. Bo miały co jeść naprawdę, bo było, o, tu jest śliwka, widzicie, rzadko spotykana na drzewie, także nie pojemy za bardzo. Też słabo, jakiś ten, to też opadnie, bo to zżółknięte już, także tutaj jest więcej, tam jest jedna, tu są może dwie. No zobaczymy, nie pryskamy chemią żadną, także naturalnie, jakieś tam wspomagacze, drożdże, czy tam właśnie oleje, jakieś naturalne. No tutaj ta wiśnia też słabiutko tak rośnie, no by ta wiśnia była w tym samym roku sadzona, to tamte śliwki, zobaczcie jakie tamto jest pienia, zobaczcie tutaj. Także nie wiem, czy będzie trzeba jej zmienić miejsce, czy jeszcze ją jakąś może podkopać jakimś kompostem, czy czymś. A tutaj mamy gruszkę, też tak na początku marnie była, to ją podkopałem trochę obornikiem, trochę jakimś chyba kompostem przekopałem tutaj pod nią, także troszeczkę lepiej wygląda. Szału nie ma, no ale na razie przynajmniej widać, że zdrowa, nie rośnie jakoś tam Bóg wie jak, ona była już później wsadzana, ale sobie radzi. Tutaj mamy naszą łąkę, wysypisko. Tam słomę ostatnio rozrzucałem, żeby też tak sobie gniła do ściółkowania. Będzie trzeba skosić, chciałem kosić. Tutaj na razie przebronowałem tylko, a będę chciał skosić też, żeby tutaj tak było fajnie już zagospodarowane. Tutaj nasza ta rozbudowa sadu zarosła straszliwie, całkowicie, straszliwie. To teraz to już by trzeba było wziąć kosę. Bo praktycznie po kolana tego zielonego już jest, kosić dla świń albo dla królików, ale jeszcze na razie nic nie mamy. Nie wszędzie, bo tutaj jest wyżej, tutaj troszeczkę jest mniej, ale zielono bardzo, także rośnie. Teraz ostatnio popadało, to wilgoci jest jeszcze więcej, chociaż u nas tutaj teraz w tym miejscu wilgoci nie brakuje. Ściukujemy trawą z rębkami, rębki trochę przerastają te chwaściory, rośliny niepożądane. Ziele, jak to różne osoby różnie określają. Tutaj już mamy wsadzone, bo już nie mogły czekać te świtośliwy, więc tu żeśmy wsadzili, tu jest tak w miarę równo, także że tutaj zostanie. Zabezpieczyliśmy, bo zobaczcie jak nam sarny zjadają poobgryzywane liście, pogryzione, pozjadane liście. Tu musiałem tą siatkę rzucić. No i tu skosiłem już te ziele, żeby to jakoś ucywilizować. Jabłonka w tym roku posadzona. Nie wiem, ale chyba umiera. Tu niby zielona, a tutaj schnie. Nie wiem, zobaczymy. A tak to tutaj jeszcze nie. Tutaj ta wiśnia. Zobaczcie, jak ona była oblepiona. Teraz to już tylko są pozostałości po tej mszycy. Ona była naprawdę cała czarna. Bardzo rzadko liści, a jeszcze na tych liściach były pełne mszycy. Tu mamy gruszkę. Nie wiem, czy to jest ta faworytka klapsy, chyba tak. Też tak pół na pół bym powiedział, zdrowa. Niektóre gałęzie ładnie wyglądają liście, niektóre, zobaczcie, nie, jakieś grzyby chyba czy coś, jakieś borowiki. No ale są owoce na razie, może dojrzeją, może spróbujemy. Biedronki też widać. No naprawdę dużo tych biedronek, jest bardzo fajnie. Ocet nam rośnie, tutaj moja żona mówi, że pełno octu jest. Ja mówię, żeby zbierała do butelek i będzie do sprzątania domu. Chodzi oczywiście o oset, ostrożeń pospolity, jak my nie mam. Tutaj mamy wiśnie, mieliśmy kilka owoców. Z tych kilku trzy zjadły szpaki, a my jeden, także dobre były. Tutaj mamy kolumnową jabłonkę, nie owocuje za bardzo. Ma tutaj kilka owoców, ale jakoś też tak słabiutko. Czereśnia też słabo w tym roku, nie wiem czy przemarzła. Jeszcze młode drzewko, ale już powinny mieć owoce, a słabo. No i tą pigwę to widzieliście, także... Tak się prezentuje nasz ogródek warzywno-owocowy. Ptaszki śpiewają. Nie wiem, czy będziecie słyszeli. Będziecie słyszeli. Tutaj sąsiad też warzywa uprawia. Podlewają, ciągnik chodzi, deszczownia. Prawdopodobnie w polu już sucho, chociaż ostatnio deszcze były. Zobaczcie już, jak pszenica wysycha. Jeszcze trochę żniwa będą. Także
jakoś tam leci pomału. Dużo pracy na budowie, w ogrodzie, no ale co, warto. Zobacz, jakie te tu jaświczne są, naprawdę są ładne, takie żywe, zielone, a za nimi borówki jeszcze piękniejsze. No naprawdę, warto, chociaż się nie opłaca, to warto. Nie wszystko, co się opłaca, to warto i nie wszystko, co warto, się opłaca. Tak to jest. Jeszcze w tym roku tu mamy taki duży plac budowy, ale już na przyszły rok już tutaj będziemy porządkować. Już będziemy, tutaj nie będzie zboża, także szklarnię będziemy stawiali już koniecznie w przyszłym roku i kurnik też, bo już moja żona mnie zamęczy na śmierć, jak nie wybuduję jej kurnika dla kur. Nie dla niej, ona tam nie będzie mieszkała, tylko dla kur. No i tu już będziemy sobie ogródek w przyszłym roku tu uprawiali, skrzynie będziemy robili permakulturowe, część będziemy też normalnie w gruncie warzyw siali, sadzili, tak jak do tej pory. To co, zachodzące słońce, nie wiem jak to widzicie, ale nawet. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam i do następnego. Cześć.